O ile nie jesteś poetą, to pewnie niezbyt często zadajesz sobie pytanie, czym jest miłość? A nie słusznie, bo zastanawiając się zwłaszcza nad tym, jakie składniki składają się na to uczucie, które nazywamy miłością, można spojrzeć na swój własny związek z zupełnie innej perspektywy. Dzisiaj przedstawię Ci koncepcję Roberta Sternberga dotyczącą właśnie trzech składników miłości. Zapraszam. Pierwszym składnikiem, który opiszę, jest namiętność. Składają się na nią silne emocje związane z pożądaniem seksualnym, ekscytacją przed kolejnym spotkaniem, czy radością związaną ze wspólnym spędzaniem czasu. Ale z namiętnością wiążą się też nieprzyjemne emocje, takie jak zazdrość czy tęsknota. Cechą charakterystyczną namiętności jest to, że gwałtownie rośnie od samego początku związku, co objawia się intensywną i krótką fazą zakochania, a potem równie gwałtownie opada. Jest to zupełnie normalne zjawisko, które dotyczy 100% relacji. Nie da się przeżywać stanu intensywnego zakochania non-stop. Byłoby to zresztą fatalne w skutkach na dłuższą metę. Natomiast ciągłe gonienie za takim stanem można nazwać pułapką namiętności i nagrałem na ten temat osobny film. Związki bardzo szybko kończyłyby się, gdyby nie kolejny, dużo trwalszy składnik miłości, jakim jest intymność. To inaczej bliskość lub po prostu przyjacielska więź, która z czasem rodzi się między partnerami. Poczucie, że się szanujemy i możemy sobie zaufać. Możemy na sobie polegać i o wszystkim sobie powiedzieć. Oprócz tego, że się kochamy, jesteśmy także dobrymi przyjaciółmi. To jest właśnie intymność. Dynamika wzrostu intymności jest łagodna. Powoli rośnie na początku związku, a potem z czasem najczęściej niestety opada. Związki najczęściej kończą się nie dlatego, że kończy się wysoki poziom namiętności, bo to jest nieuniknione, ale dlatego, że między partnerami brakuje właśnie tej przyjacielskiej więzi. Po latach zaczynamy coraz bardziej żyć obok siebie, a nie z sobą. Trzecim czynnikiem miłości jest zaangażowanie lub inaczej zobowiązanie. To są wszystkie przekonania na temat związku i decyzje, które sprawiają, że związek jest trwały. Pokazywanie się z partnerem wśród rodziny i znajomych, przysięga małżeńska, posiadanie razem dzieci, no i przede wszystkim kredyt na mieszkanie. Innymi słowy, zaangażowanie to świadoma chęć bycia z tą drugą osobą, często poparta logicznymi argumentami, a nawet bilansem zysków i strat. Czyli takie czysto logiczne podejście. Jak się okazuje, zaangażowanie jest najbardziej stabilnym elementem związku. Zobowiązanie często nie jest umniejszone nawet wtedy, kiedy w danej relacji zupełnie wypaliły się już zarówno namiętność, jak i intymność. Wtedy relacja przechodzi w ostatnią, przed rozpadem, fazę związku pustego, która w praktyce może trwać bardzo długo, dotąd aż co najmniej jedna ze stron uzna, że korzystniej będzie zakończyć tę relację. Z tego nagrania można wyciągnąć kilka wniosków, jeszcze będę nieraz odnosił się do tej koncepcji w kolejnych filmach. Natomiast jednym z takich najważniejszych jest to, że żeby Twój związek był trwały i przetrwał jak najdłużej, prawdopodobnie nawet do końca życia, warto skupiać się na tym, żeby budować przyjacielską więź, przyjacielską relację, bo to jest taka skała każdego związku. A jeśli czujesz, że nie masz do końca takiej przyjacielskiej więzi i chcesz na tym popracować, to zachęcam Cię do zapoznania się z moim kursem Jak budować i naprawiać związek, który znajdziesz na stronie kursy.jakzdobywać.pl. Zajrzyj tam już teraz. A po więcej nagrań na temat relacji i rozwoju osobistego w przyszłości po prostu subskrybuj ten kanał, a najlepiej jeszcze kliknij ten dzwoneczek obok guziku subskrypcji. A na teraz to wszystko. Dzięki, trzymaj się. Robert Marchel.